Dlaczego Yorkshire Terrier jest złym wyborem? Oczywiście to jest pierwsza część. Druga część będzie, dla kogo ten pies jest, można powiedzieć, świetnym wyborem. Pamiętajmy o tym, że nie każdy pies pasuje do każdego człowieka i nie każdy człowiek pasuje do każdego psa. Dzisiaj, dlaczego Yorkshire Terrier nie jest dobrym wyborem dla wszystkich ludzi? Oczywiście, niestety, z powodu tego wyglądu bardzo charakterystycznego, bardzo dla niektórych fajnego, Yorki są traktowane jako takie małe maskotki, pieski, które można tylko przytulać, że są bezobsługowe, nie trzeba się nimi opiekować, nie trzeba ich wychowywać, że są to psy po prostu takie same z charakteru jak z wyglądu. A tu niestety nic bardziej mylnego, ponieważ te małe rasy, do których właśnie należy Yorkshire Terrier, w dużej mierze są to rasy psów bardzo charakterystycznych, o bardzo mocnym charakterze, specyficznym charakterze. I wiele osób mówi, że Yorkshire Terrier, właśnie tu to słowo terrier jest ważne, to jest duży pies zamknięty w ciele malutkiego pieska. Yorki dalej pozostają terrierami, czyli rasą psów niezależnych, rasą psów, które potrafią wywalczyć sobie, próbują wywalczyć sobie jak najwięcej władzy. I dlatego bardzo wiele osób jest później zaskoczona, że taki mały, kilkukilogramowy piesek jest chętny do zdominowania całego domu, większych od siebie psów. Jeśli nie był w odpowiedni sposób wychowany, jeśli ta socjalizacja tego psa nie była w odpowiedni sposób przeprowadzona, to, że ten malutki York zaczepia kilka czy 10, 20 razy większe od siebie psy, nie czując przed nimi żadnego respektu. Niestety taki pies dla kogoś, kto nie jest w stanie o tym pamiętać, że te psy wywodzą się z psów, które polowały na szczury, na gryzonie, musiały sobie świetnie dawać radę, że to są terriery, iż ta upartość, nieposłuszeństwo, chęć dominacji, chęć zdobycia jak największej, ujmijmy to, władzy, jest mocno zakorzeniona w tych psach. A niestety naprawdę cała masa o tym zapomina, cała masa ludzi o tym zapomina, kupując tego psa na podstawie jego wyglądu albo też opinii, że to jest pies do towarzystwa. Oczywiście to jest pies do towarzystwa, ale z pewnym charakterem i jeśli to wychowanie nie będzie konsekwentne, nie będzie cierpliwe, oczywiście bez krzyków, nie przekażemy temu psu, że może robić to, to i to, że nie będzie na nas wymuszał niektórych rzeczy, nie pozwolimy mu wejść sobie na głowę, doskonale będzie sobie zdawał, gdzie jest jego miejsce, no to brzydko brzmi, ale niestety tak jest, oraz, że niestety wolno mu tylko niektóre rzeczy, a ten pies będzie testował granice, czego mu wolno na właściwie cały czas, wówczas otrzymamy naprawdę psa bardzo fajnego, bardzo wesołego, chętnego do zabawy, uwielbiającego być w centrum uwagi. Tylko że jeśli popełnimy szereg błędów, wychowamy despotę, psa, który będzie agresywny albo bojaźliwy, psa, który będzie zaczepiał inne psy, inne zwierzęta, może być wtedy hałaśliwy, może być wtedy agresywny i chociaż te cechy najczęściej przypisujemy niektórym rasom uznawanym za agresywne, rasom, które swoim wyglądem już pokazują nam, że są to psy, które mogą sprawiać problemy, to niestety York jest jedną z tych rasów, która również może stwarzać problemy. I tutaj jest kwestia, że to nie jest pies dla każdego, to nie jest pies dla kogoś, kto nie będzie miał dla niego czasu, to nie jest pies dla kogoś, kto po prostu zostawi go, żeby on się sam wychował. Żaden pies się sam nie wychowa, jeśli nie będziemy mu stawiać granic, jeśli nie będzie wiedział, co mu wolno, czego nie, to niestety może być problem. I chociaż z reguły te psy są przyjacielskie względem ludzi, względem dzieci, względem, no dzieci to różnie, względem innych zwierząt, nie są jakoś wyjątkowo hałaśliwe, są raczej, można powiedzieć, takie jak trzeba,
to jednak, żeby takie były, wymaga to troszkę naszej pracy. A niestety, jeśli nie popracujemy z tym psem, nie poświęcimy mu odpowiedniej ilości czasu, ten pies lubi nasze towarzystwo, on je uwielbia, on potrzebuje naszego towarzystwa, jeszcze jak nie ma drugiego na przykład psa, z którym mógłby większość czasu przebywać, to nie jest pies dla kogoś, kto nie będzie w stanie mu poświęcić dużo czasu w ciągu dnia. Nie chodzi tu tylko o tą zabawę, o to wybieganie się, ale również o naszą obecność, o coś, co jest równie ważne w przypadku tego psa, o to, żebyśmy po prostu z tym psem przebywali. Dlatego Yorkshire Terrier może być bardzo złym wyborem. I to nie chodzi tylko o zły wybór, patrząc przez pryzmat właściciela, ale również przez pryzmat psa. Ponieważ taki pies nie będzie szczęśliwy, to jak będziemy oddziaływać na niego, jak można powiedzieć śmiało, można powiedzieć, jak doprowadzimy, że jego psychika nie będzie taka jak trzeba, że nie będziemy zaspokajać tych jego potrzeb, kontaktu z człowiekiem, zabawy, ruchu, a także całej masy innych. Nie zapominajmy też o pielęgnacji. W przypadku Yorków ta pielęgnacja również jest bardzo ważna. To niestety i ani my nie będziemy zadowoleni, ani ten pies. Tylko, że my, ktoś jak tak traktuje psa, to on się nie będzie tym przejmował. A cierpieć tu będzie pies. No a niekiedy nie warto tego robić. Dlatego jak wiele raz, no jak każda rasa, Yorkshire Terrier może być złym wyborem i to może być bardzo złym wyborem. Dlatego musimy się bardzo mocno zastanowić, czy to jest rasa, która nam będzie odpowiadała, czy będziemy mieć dla niej czas, czy zmierzymy się z tymi problemami z wychowaniem. Oczywiście one nie są jakieś potężne, to nie jest rasa, którą będziemy musieli szkolić po kilka godzin dziennie, ale nie bierzmy tego wyglądu, tego rozmiaru jako wyznacznik tego, jak ten pies się zachowuje, jaki ma charakter i ile czasu mu trzeba poświęcić. Nie porównujmy kilkukilogramowego Yorka, że wystarczy mu kilka minut, a kilkudziesięciokilogramowego Rottweilera czy Dobermana, że jemu już musimy poświęcić 2-3 godziny. Niestety tak to nie działa. Zapraszam oczywiście na drugą część, dla kogo Yorkshire Terrier jest dobrym wyborem. Dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam ponownie.